Witam Was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do Was coś z ciasta drożdżowego, taki klasyk, plecionka. Plecionka, tak zawsze moja uma go dała, tak zawsze my na to w domu go dali, a po polsku to chałka. I dzisiaj pokażę Wam, jak ją moja plecionka robi. To zapraszam na filmik i pa, pa! Potrzebujemy kostka drożdży, 170 ml ciepłego mleka, 50 g cukru i 400 g mąki. Mąkę już mam przesianą w misie miksera. Do drożdży dodajemy 2 łyżki cukru, chwilę razem to ugniatamy i do tego dodajemy 170 ml ciepłego mleka. Chwilę razem mieszamy. W tej mące robię sobie taki dołek, takie wgłębienie. I wlewam ten rozczyn, mieszam delikatnie z małą ilością mąki i odstawiam pod przykryciem na 15 minut. Następnie potrzebujemy 50 g rozpuszczonego masła, 2 jajka, szczyptę soli, trochę wanilii można dodać i resztę cukru. Drożdże zaczęły już pracować, jak widać. Dodajemy jajka, resztę cukru, szczyptę soli i trochę wanilii. Można też dodać rodzynek, jak kto lubi, czy skórkę z pomarańczy, czy z cytryny. I razem wszystko zagniatamy w mikserze. Po paru minutach dopiero dodaję przestudzone, rozpuszczone masło. Mieszamy tak długo, aż składniki się połączą i ważne jest, żeby nie podsypywać mąką. To ciasto ma być takie klejące. O, takie jak jest, ma tak zostać. I odstawiam na godzinę pod przykryciem. W tym czasie robię kruszonkę z 25 g cukru, z 25 g masła i 50 g mąki. Wszystko razem zagniatam i odstawiam na bok. Moje ciasto już gotowe, fajnie, pięknie mi wyrosło. Wyciągam je z misy. Jest bardzo elastyczne. Jeszcze raz je przegniatam i odpowietrzam. I zauważcie, że nie używam do tego w ogóle mąki. Ciasto się klei, ale znowu odchodzi. I tak powinno być. Dzielę na 3 części i będę zaplatała tradycjonalny warkocz. Jeszcze krótko je przerobić, trochę odpowietrzyć, trochę tam nim rzucam, bo odpowietrzam. I nie używam ani grama mąki. Wtedy ciasto byłoby bardzo zbite. I teraz razem je łączę do góry. I zaplatam warkocz. Pod spód podwijam, żeby mi się nie rozeszło podczas pieczenia. I tak gotowy warkocz przekładam na blaszkę. Pieczemy w nagrzanym piekarniku 175 stopni, góra-dół, około 35 minut. Górę smaruję żółtko z mlekiem. Z każdej strony. Na górę dajemy kruszonkę. Dosyć obficie zawsze daję. Jeżeli kruszonka nam zostanie, to możemy też zamrozić. I na górę przychodzą jeszcze migdały. Podczas pieczenia migdały się fajnie sprażą. Bardzo fajnie pachnie, bardzo dobrze smakuje. Często robię właśnie z migdałami. I plecionka gotowa, idzie do piekarnika. A to już jest gotowy wyrób. Jak widzicie, fajnie wyrosła. Kochani, proszę o subskrypcję i lajka. Pa! Do następnego filmu.